Witam serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj akurat będę miał okazję porozmawiać z wyjątkowym gościem. Wyjątkowym, w zasadzie każdy tutaj gość, który będzie na moim kanale, jest wyjątkowy, ale ten będzie wyjątkowy z tego względu, że jego historia jest jednocześnie wzruszająca i przerażająca. Tak na dobrą sprawę każdy z nas mógłby się znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej on się znalazł. Jest to Arkadiusz Kraska. Jest to osoba, która została niewinnie skazana za podwójne zabójstwo na dożywocie. Spędziła w zakładzie karnym ponad 19 lat. 19 lat i 7 miesięcy i bodajże 6 dni. I po tym czasie sąd w cudzysłowie się zorientował, że jednak ma do czynienia z osobą niewinną. No i wypuścił tego chłopaka. Nie ukrywam, że jest to wywiad, który naprawdę w mojej osobie budzi emocje. Będzie to w sumie trudny, dla mnie mentalnie trudny wywiad. No ale cóż, no cieszę się bardzo, że mogę go przeprowadzić. Przy okazji, jeśli podobają się Wam moje odcinki, prosiłbym o subskrypcję, lajkowanie i udostępnianie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć Arku, dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać. Bardzo, bardzo mi miło. Powiedz mi taką rzecz, bo praktycznie mija już dobre 3 lata od momentu kiedy już jesteś z nami. Te 3 lata to myślę, że już jest wystarczający okres, żeby jako tako się zaklimatyzować, jako tako, no bo jednak te 19 lat z hakiem, no to jednak jest dużo. Powiedz mi, jak na tym etapie życiowym, jak ci się żyje, jak sobie to wszystko poukładałeś, jak ochłonąłeś po tej odsiadce? Mi też jest miło. To nie powiem, bo znamy się już jeszcze stamtąd, kiedy pokazałeś serce i gdzieś tam pomagałeś mi, nie znając mnie, ale historia cię rzeczywiście gdzieś tam uskrzydliła i jakoś starałeś się mi pomóc, dlatego jestem tutaj. Jak sobie radzę, Paweł? Kurde, to jest ciężko, nie powiem, bo perspektywy są takie, że nie ma żadnych perspektyw. No, jak coś stworzyłem, z tego się cieszę, bo stowarzyszenie, którym się zajmuję, to rzeczywiście jest fajna rzecz, gdzie można ludziom pomóc, ale z tego nie ma życia, tak, takiego praktycznego, czyli nie rozwijam się w ten sposób, który by gwarantował mi jakiekolwiek zarobki i życie normalne na wolności, a państwo niestety na tym etapie nic nie zrobiło, żeby chociaż troszeczkę zrekompensować mi tą krzywdę, którą mi wyrządzono. Ale idziemy do przodu. Grunt to jest, otacza się dobrymi ludźmi i wtedy jest wszystko fajnie. No tak, nie ukrywajmy, akurat otaczać się dobrymi ludźmi to jest akurat sztuka, no ale też prawda jest taka, że no wokół ciebie no dużo tych ludzi serdecznych było, którzy jednak ci, no jakby nie patrzeć, pomogli. Ja pamiętam taką sytuację, bo w ogóle się zainteresowałem tobą, brzydko mówiąc, całkiem przypadkowo. Ja tą sprawę usłyszałem mniej więcej z rok, półtora, zanim ty wyszedłeś na wolność i powiem szczerze, że byłem naprawdę w szoku, jak do tego doszło, że niewinnie skazanego człowieka na podstawie spreparowanych dowodów no, wsadzili na tyle lat do więzienia. I też miałem kontakt z twoją siostrą Dorotą, którą też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I kurczę, no naprawdę, dla mnie to jest szok, bo jak zobaczyłem tą sprawę, no to od razu wiedziałem, że tutaj no grubo to śmierdzi. I szczerze mówiąc, No, mówię, dla mnie to jest coś niesamowitego, dlatego naprawdę się cieszę, że tutaj jesteś i kurczę, no i naprawdę, naprawdę fajnie sobie radzisz. I też tak, jakby to powiedzieć, też nie wiem, czy się nie rozwijasz, właśnie wręcz przeciwnie, bo jestem też pełen podziwu. Prawo jazdy masz, samochód masz, normalnie jeździsz, prowadzisz stowarzyszenie, więc kurczę, więc patrząc na to, co było 3 lata temu, a patrząc na to, co jest teraz, no to ja widzę na przykład ogromny postęp, nie? Więc, no. Więc tutaj akurat myślę, że twoja trochę skromność jest z tym brakiem rozwoju, nie? Więc tutaj nie, no. Też nie przesadzajmy. Nie? No w porządku, no to akurat żeś wymienił te rzeczy, które rzeczywiście robię, jeszcze chcę bardziej się rozwijać, ale mówię jako człowiek, tak? A tutaj gdzieś stoimy, kurde, no w takim miejscu, że wiadomo, że do życia człowiekowi no, potrzebne są fundusze. No, ja staram się jak mogę, no, mam teraz tą grupę inwalidzką, mam całkowity zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, z tego względu, że po prostu mój stan zdrowia na to nie pozwala. I o to w gruncie rzeczy mi chodzi, że po prostu ktoś powinien się tym zająć. Oczywiście zajęli się, dali mi 324 zł miesięcznie,
i z tego mam wyżyć. No, ale mówię, dobra, jak tak oni sobie to robią, to niech sobie robią, ja i tak idę do przodu, mówię, nie patrzę na to już teraz. Na początku sam myślałem, że rzeczywiście gdzieś tam te państwo będzie chciało rzeczywiście jakoś mi pomóc, żebym na samym początku, żebym jakoś stanął na nogi, no jest inaczej. Dalej jestem, trzymam się dobrze i się nigdy nie dam, dlatego niech oni się mają na baczności, nie ja. No, no tak, no to się akurat zgadza. Jeszcze taka głupia, nie głupia rzecz, bo jeszcze tutaj chciałem przypomnieć widzom, bo być może nie wszyscy tutaj akurat wiedzą, ale no jesteś osobą, która została skazana na dożywocie za podwójne zabójstwo, między innymi za zabójstwo swojego przyjaciela, Marka, dobrze pamiętam. No i tak na dobrą sprawę odsiedziałeś lat 19, 7 miesięcy, tak? I kilka... I 6 dni. I 6 dni. No to jest, powiem szczerze, że jakbyś dostał takim mocnym obuchem w głowę, nie? Jak się generalnie czułeś, słysząc ten wyrok? No kurde, no słuchaj, no teraz chyba wszyscy mogli zauważyć to w internecie, bo to jest gdzieś tam dostępne, ale patrząc stricte na mnie typowo, co ja przeżyłem, no to był koszmar, dlatego że młody człowiek, małe dziecko, nic wspólnego z żadnymi jakimiś grupami nie miałem, tak żeby być kurde z nimi cokolwiek zarabiać, bo wiadomo, że wiele osób się znało i tego się nie wypierałem i nigdy się wypierać nie będę. Ale do żadnej grupy nie należałem nigdy w życiu i być skazanym jeszcze za zabójstwo własnego przyjaciela, gdzie się nie ma nic wspólnego z tym, to był koszmar, to po prostu ja nie wierzyłem w to. To mówię, to po prostu coś się komuś powaliło w głowie, no to tak na siłę było, tak centralnie do tego, tak wiesz, w tą ziemię mnie tak wbijali, tak kurde bez niczego. No. I no i udało im się, no nie ma co mówić, udało im się, mimo że wielu ludzi chciało tą sprawę wyprostować już wcześniej, nie że teraz, bo już wcześniej były zabiegi, żeby tą sprawę wyprostować, żeby rzeczywiście prawdziwi sprawcy stanęli przed sądem, lecz no wiadomo, no powiązania i jeszcze raz powiązania doprowadziły do tego, że trwało to 9 lat, 7 miesięcy i 6 dni, no. Kurczę, wiesz co, dla mnie to jest, aż normalnie ciary mam, bo dla mnie to jest masakra, jak ja to słyszę, a co dopiero jakbym miał to przeżyć, no to jest, kurczę, no nie wiem, dla mnie to jest coś niewyobrażalnego. Ja nawet nieraz tak się zastanawiałem, znaczy próbowałem wejść w twoją skórę, że tak to ujmę, no i na samą myśl, że próbowałem to zrobić, to powiem szczerze, że no dla mnie to jest coś, sorry, ale to jest coś niewyobrażalnego. No to musi tylko wiedzieć ktoś, kto to przeżył i osoby pewnie z twojego bliskiego grona, no bo no to jest, nie wiem, ja tylko się jeszcze zastanawiam nad jedną kwestią. Jak się czują te osoby, które do tego doprowadziły, tak na dobrą sprawę? Znaczy to jest akurat tylko taka moja rozkminka, taka prywatna, nie? Bo każdy z nas jakieś tam błędy życiowe popełnia, no ale jednak te błędy życiowe, znaczy to akurat były błędy robione z premedytacją, nie? ale no, doprowadziły do praktycznie no, do zabrania tobie życia, jakby nie patrzeć. Nie? No, dokładnie. Więc kurczę, no tak samo na przykład ten cały sędzia, no sorry, ale widziałem go na takim jakby urywku wywiadowym i to jest gościu, który no kurczę, nawet skruchy nie okazał, nawet nie powiedział: Arek, przepraszam, no sorry, pomyliłem się, no wyszło jak wyszło, no i tyle, nie? Tak jakbyś mógł powiedzieć, znaczy pewnie byś nie chciał go zobaczyć, bo wiadomo, nie? Bo emocje pewnie, no są, ale jakbyś na przykład miał jemu coś do przekazania, to co byś mu tak przekazał? Nic, Paweł, nic, bo z takimi ludźmi się nie rozmawia, bo po prostu są ludzie, którzy mają swój świat w głowie, oni są w tym świecie zamknięci i oni uważają, że wszystko robią zajebiście i co wy chcecie ode mnie, co nie? To jest taki typ człowieka, także tutaj z takimi ludźmi raczej się nie rozmawia, no bo to nigdy do błędu się osoba, która uważa, jest narcystyczna, no nigdy się do błędu nie przyzna, to jest po pierwsze. Po drugie, ja wcale nawet nie chcę, żeby ktokolwiek mi przepraszał, tylko po prostu niech mi dadzą spokój, niech spadają, no. I już. No to wiesz, ja rozumiem, co chodzi w tym pytaniu twoim, tylko że zagłębiać się w ich tam jakieś te, to też ja mówię, ja już jestem na takim etapie, że po prostu daję sobie z tym spokój. Niech oni sobie żyją po swojemu w tym swoim świecie. To jest świat nie do ruszenia, ta kasta, czy jak to tam się zwie, czy to nie jest do ruszenia. Oni mają swój świat, nas mają za nic. Kto stanie przed ich obliczem, to ma przerąbane. Czy to będzie Kraska, czy to będzie ktokolwiek inny, nie ma znaczenia.
kogo mają uwalić, to uwalą. I tak to działa. No, no tak, no to też co racja, to no. racja. Też powiem szczerze, że no już minęło 3 lata, a tak na dobrą sprawę, no do tej pory jeszcze nie jesteś jeszcze uniewinniony. Nie uniewinniony. Jestem niewinny, a nie uniewiniony. I to jest właśnie ten paradoks. Więc miejmy nadzieję, że to się pewnie, znaczy no kiedyś to, słuchaj, prawda jest taka, że kiedyś to się skończy, no ale to też już by mogło to się skończyć. No, mogłoby się skończyć. Ciekaw jestem, czy te osoby, kurczę, wtedy będą coś miały do powiedzenia. Mhm. Bo wiesz, prawda jest taka, że no, tak jak mówię i tak jak ty mówisz, no to kiedyś to się skończy. No i wiesz, czy to się jednym spodoba, czy nie, no ale no kurczę, tobie w mojej ocenie się należy dość grube odszkodowanie. Tylko teraz te odszkodowanie to powinny płacić, kurczę, w większej albo jak nie w całości osoby, które no po prostu do tego doprowadziły. No, bo, no, no dokładnie. No, dla mnie to jest niepojęte, nie? Bo to jeszcze dochodzi taka kwestia, że ty po wyjściu stwierdziłeś, że, znaczy no oczywiście wiadomo, no dużo jest tam takich, że tak powiem, rozkminek, ale stwierdziłeś, że chcesz coś dobrego zrobić, no i założyłeś stowarzyszenie pomagającym niesłusznie skazanym. Mm-hmm. Jeśli możesz coś od siebie w tej kwestii powiedzieć, dużo osobom się udało pomóc, jak to wygląda, bo jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew i dużo takich ludzi jest, którzy bardzo dostali takie wyroki na lewo? Bardzo jest dużo takich osób, o tym się nie mówi, no bo gdyby o tym się mówiono, to po prostu no, trzeba by było rzeczywiście samosądów dokonywać na osobach, które te osoby niszczą i krzywdzą i skazują za darmo. Prawda jest taka, że jest bardzo wiele osób u nas w Polsce, którzy siedzą niesłusznie, wyroki są naciągane, przekłamywane wszystko jest i to jest po prostu patologia taka, że się w głowie nie mieści. Podchodzą do tego, jak to by było, nie wiem, pierwsze śniadanie, drugie, to jest dla nich nic, takie coś sobie. Patrzą tylko jedną stronę, bo trzeba brać pod uwagę to, że u nas notabene jest prawo do obrony, ale ten obrońca praktycznie nie ma żadnych praw przed sądem. Takich jak na przykład mają inni obrońcy na świecie, czyli że mogą gdzieś przedstawiać jakiś materiał dowodowy. Oczywiście no też gdzieś tam mogą, ale to jest zaraz przez sąd kasowane, gdzie nie powinno to mieć miejsca w ogóle, no bo jeżeli stara się adwokat dowieść niewinności, no to sąd powinien taki dowód przyjąć i bezdyskusyjnie. A u nas takiego czegoś nie ma. Jest przyjmowane tylko to, co prokuratura przedstawi i człowiek leży, no bo sąd tylko przyklepuje i do widzenia. I to jest takie kopanie się z koniem. No właśnie, a propos właśnie dowodów niewinności. Popraw mnie, jeśli źle coś źle coś powiem, ale jednym takim głównym dowodem twojej niewinności była kaseta w zasadzie z tej stacji, z tego CPN-u, gdzie było widać, że jest to zupełnie w innym miejscu niż pierwotnie świadkowie zeznawali. Na podstawie oczywiście tych zeznań ty zostałeś niesłusznie skazany. Mhm. Jak to jest możliwe, że nie doszło do, znaczy, że ta kaseta tak jakby no, była w sumie jako dowodem, ale została odłożona tak jakby na przysłowiową półkę i nie było to brane jako dowód. Nie? To jest w ogóle, no właśnie a propos tych dowodów, o których ty przed chwilą powiedziałeś. Słuchaj, no, żeby, no wiadomo, że nie mogli tego ujawnić, stwarzając wymyślone przestępstwo. Czyli wymyślone przestępstwo miało polegać na tym, że była jakaś bójka między jakimiś mężczyznami. Po tej bójce ten, który był atakowany, czyli niby ja, miałem wyjąć pistolet i oddać strzały do dwóch innych mężczyzn. I tak to pierwotnie wyglądało. No taśma obnażyła to wszystko i gdyby wcześniej ją pokazali, to obnażyłoby to już wszystko wcześniej i by musieli te osoby odpowiedzieć przed prokuratorem i przed sądem za tą lewotę. Lecz tak się nie stało. Taśma została schowana gdzieś tam. Nie przedstawiona w ogóle do rozprawy, jako dowód w sprawie. Każdy uznał, że tam nic wartościowego nie ma, tak sobie, i trzeba było im wierzyć na słowo. Po 20 latach okazało się całkiem co innego, że na tej taśmie jest wszystko zarejestrowane. Cała zbrodnia, za którą ja zostałem skazany, czyli za zbrodnię notabene fikcyjną, bo nie było takiego zdarzenia, ta taśma pokazała, że to zdarzenie miało miejsce całkiem gdzie indziej, że tych chłopaków zastrzelono przy stacji CPN-u i oni tam po prostu gdzie zostali postrzeleni, tam padli, tam i Marek stracił życie, Roberta jeszcze starano się uratować, lecz w szpitalu umarł. I tak to wyglądało. No tak, tylko że tej taśmy nie dopuścił jako dowód w sprawie ten sędzia, który tą sprawę w sumie prowadził, nie? No bo to raczej to z tego, co kojarzę, no to sędzia dopuszcza jako dowód w sprawie, albo nie dopuszcza, nie? Więc to, a to, no, przypomnijmy, to jest sędzia, który kurczę, na dzień dzisiejszy mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, nie? I został
awansowany na prezesa sądu okręgowego. O to chodzi. Tak, trochę śmiać mi się chce z jednej kwestii, bo zaraz mi się przypominają strajki w Polsce, jak ludzie wychodzili na ulicę i wolne sądy, brońmy sądów. Nie? Mm-hmm. I tak szczerze mówiąc, jak się słyszy takie historie, to no właśnie, no to co? No to powiem szczerze, to masakra jakaś. Nie ma, nie może, nie może być. Nie może obywatel iść za czymś, to jest takie moje zdanie prywatne, po tym, czym się zajmuję, po tym, co przeszedłem. Nie można iść i gdzieś jakieś krzyczeć, wolne sądy, niezależni sędziowie, dlatego, że oni mają taką władzę w rękach, że tą władzę wykorzystują przeciwko zwykłym obywatelom. No, to nie ma co mówić nawet. To po prostu jest gorszące i nie można iść i krzyczeć za jakimś tam sędzią, dlatego, że oni powinni wyjść przed kamerą i przeprosić osoby, które zostały przez nich skrzywdzone i od tego powinni zacząć. I dopiero wtedy mogą, kurde, liczyć na to, że obywatel za nimi się ujmie. No. A to akurat jest słuszna uwaga, bo jakby oni tak zrobili, to ja myślę, że odbiór społeczny byłby... Słuchaj, każdy z nas popełnia błędy, większe, mniejsze, ale też jest sztuką przyznać się do tych błędów, nie? Więc myślę, że też jakaś tam jest to teoretycznie instytucja, zawód zaufania publicznego, więc jakby do tych błędów się przyznali, przeprosili, no to też, no nie wiem, myślę, że dużo ludzi by się nawet też lepiej poczuło tak jakby lepiej, nie tyle co docenieni, co po prostu, no, że okej, no jest jednak ludzki błąd, który się wszędzie no, może wdać, chociaż tutaj nie wiem, czy to byłoby to błędem. To jest akurat, ja wiem, tylko to jest temat akurat rzeka. Nie? Tak, dokładnie. No ale wiesz co, ja generalnie no, obserwuję Cię już x czasu, nie? Też wiadomo, od momentu wyjścia, tak swoją drogą, to twoje wyjście to oglądałem na żywo, bo telewizja pokazywała. Mm-hmm. I szczerze mówiąc, to mówię, no my się nie znaliśmy, ale powiem szczerze, że na przykład ja oglądając te twoje wyjście, to powiem szczerze, że nie jest to dla mnie wstydem, żeby się do tego przyznać, jest normalnie aż łzy miałem w oczach, bo dla mnie jako osoby kurczę postronnej, to były takie emocje, bo po prostu wiedziałem, po prostu taka jest prawda, nie? Więc dla mnie to jest akurat coś niesamowitego. Nie? Ale... No tak, no wasze wsparcie, bo Paweł, no, twoje i innych ludzi przyczyniło się do tego, że jestem tutaj, bo w końcu ktoś spojrzał na tą sprawę, wiesz, no dlatego mówię, dlatego nazwałem stowarzyszenie, że w nas siła, czyli kurczę, że bez nas rzeczywiście to się mało rzeczy może odbyć, no my no, musimy walczyć o siebie, no tu nie ma co nawet mówić, kurczę, nie może być z nieszulicy, nie może być gdzieś jakieś zawiści do drugiej osoby, my musimy po prostu o siebie walczyć, bo nikt za nas tego nie zrobi. No tak, no to się akurat zgadza, nie? Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że minęło w sumie dobre 3 lata chyba i miesiąc, nie? Jakoś, no tak. Jakoś tak. I tak na dobrą sprawę, no dużo też się jakby nie patrzeć dzieje w twoim życiu, nie? No cały czas widzę was jakieś tam podróże po Polsce, no coś tam staracie się kurczę robić, korzystacie z tego życia, nadrabiacie z żoną stracone lata. No powiem szczerze, że dla mnie jako osoby patrzącej z boku, miło się patrzy na takie rzeczy, no bo też się kurczę, jakby patrzeć, nie zamykasz się kurczę w sobie, no jesteś też otwarty do ludzi, do mediów, no też na pewno dużo ludzi cię zaczepia, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no wiadomo, no pewnie też tam... Jest cały czas, Paweł, ja ci powiem, że nawet byłem ostatnio z żoną na zakupach w Warszawie, na takim ryneczku, i poszedł, go zaczepił, o kurde, krzyczał już zaczepił, kurde, taki starszy gościu, kurcze, mówi, człowieku, szacun, ja pierniczę i tak, i to mówię, to jest takie miło, że jeszcze po tylu latach, i za każdym razem tak jest, to nie, że nie jest to taki jakiś pojedynczy przypadek, to cały czas się spotykam, gdziekolwiek bym nie był, czyli pojadę gdzieś, nie wiem, na drugi koniec Polski, zawsze spotykam się z jakąś serdecznością i to jest naprawdę bardzo piękne. I ja zawsze tym ludziom dziękuję, bo to jest rzeczywiście miłe i należy im się to rzeczywiście, że ja to zauważam i po prostu potrafię też im podziękować za to, że tak reagują. Bo rzeczywiście ciężko mi było z tym, jak mnie porobili, wyjść do ludzi, bo rzeczywiście dla mnie, dla człowieka, który całe życie gdzieś tam trenował, sport uprawiał, I gdzieś to jest dyshonor, że coś tak daje się porobi, że ja po prostu tego do głowy nie brałem. Nigdy w życiu żona mnie przekonywała i nie tak samo, ale no, trzeba to nagłosić. Ja naprawdę nie chciałem. Przyjechali do mnie przecież pierwszy raz dziennikarze, to w ogóle odmówiłem spotkania z nimi. Wiesz, to nie było takie proste, bo dla mnie honor to jest coś po prostu, co no, nie da rady kupić. No nie można, to nie ma tutaj w ogóle ceny. Tutaj, wiesz, no tutaj
i coś takiego, i gdzieś o tym jeszcze mówić, wiesz, to też, też bardzo, bardzo długo się z tymi myślami biłem, bo tak jak ty żeś miałeś łzy w oczach, widząc mnie, jak wychodzę na wolność, to ja mówiąc o tym, to cały czas mam łzy w oczach, bo nie mogę się pogodzić, co mi zrobiono. Wiesz, bo ja nic złego nie zrobiłem nikomu w życiu, wiesz, i mnie coś takiego spotkało i cały czas, wiesz, bo to aż krew zalewa człowieka. Mówię, jaki raz? I mówię, no kurde, żeby był jakimś tam lewakiem, to rozumiem, jakimś tam lewusem, to żeby gdzieś tam ten, ale no, nawet gdybym był, to nie można takich rzeczy robić, no kurczę, wiesz, żeby gdzieś tam wrabiać kogoś w jakieś, kurde, świństwa, a jeszcze później, kurde, knuć przeciwko niemu, wiesz, bo to jest też, kurde, druga inszość, co nie? No. No tak, no powiem szczerze, że słucham i no, ja już to w zasadzie słyszałem tą historię no x razy, nie? I jestem w temacie, ale nawet jak teraz to słucham, to czasami nawet troszkę mowę mi odbiera, no bo nawet nie wiadomo, jak tutaj się do tego stosunkować. Nie? No. Ja ci wytłumaczę w ten sposób, każdy, ty też masz 6 dzieci, ja tak samo przecież mam syna, którego przecież 20 lat prawie nie widziałem i raptownie rozłąka z takim maluszkiem, który miał, kurde, wtedy 7 miesięcy. I wiesz, i to, i kurde, co jest? I wiesz, i jakieś tam informacje do ciebie dochodzą, że coś nie tak się dzieje, że coś, kurczę, ty jesteś, no to po prostu nie da rady tego ogarnąć. To, no tak, to by wiesz, rozłąka to jest jedna rzecz, ale też jest, kurczę, kwestia też taka, rozłąka to pierwsza kwestia, druga kwestia jest taka, że ten syn tak jakby z tym piętnem, kurczę, ojca będącego w więzieniu też musiał się, tak. Że tak powiem, zmierzyć. Nie? I, to jest, i to jest też na pewno rzecz, która jakby nie patrzeć, no boli. Nie? I to też ciężko sobie psychicznie tutaj poukładać takie tematy. Tym bardziej, że jakbyś, dobra, okej, okay, zrobiłeś, no dobra, okej, życie, właśnie, nie? Tak. Ale no stało się to się stało. No, ale dobrze wiesz, że jesteś niewinny, więc tutaj ciężki orzech do zgryzienia. Bo ostatnio miałem taką rozmowę, teraz jak byłem u rodziny i tak właśnie rozmawiałem, mówię, co był u mnie, bo pisałem wszędzie, jak wiesz, pisałem wszędzie, jeszcze wcześniej pisałem, żeby ktoś tam się zainteresował z tych, kurde, mózgów tą sprawą. I oczywiście zareagował pan profesor Rzepliński, czy jak on tam miał, Andrzej, ten, co był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I wyobraź sobie, że przyjechał do mnie do Nowogardu nawet i powiedział do mnie coś takiego. Panie Kraska, no my nie możemy tu ingerować w niezawisłość sądów, ale jak pan odsiedzi 15 lat, to proszę się do nas zgłosić, to my panu pomożemy w wyjściu na przepustkę. Jak ja to usłyszałem, to mnie po prostu krew zalała. Ja mówię, i ty, gościu, jesteś profesorem prawa, czy kogo tam. Mówię, przychodzisz do mnie, do człowieka, który jest niewinny, interesujecie się tą moją sprawą i przychodzisz i proponujesz coś takiego, żeby nie ruszać tych sędziów, którzy mi taki los zgotowali. No człowieku, to nie przychodźcie do mnie więcej, bo nie chcecie się z wami w ogóle kontaktować i do widzenia. I wyszedłem z tego pokoju. Rozumiesz? I później miałem drugą propozycję, rozumiesz, żeby do prezydenta ułaskawienie napisać. To będziemy prędzej wolę zdechnąć, niż wiesz, bo nie można. No tak, tylko że ty pisząc do prezydenta ułaskawienie, to tak jakby się do tego przyznawał. Właśnie nie? O to I tu, chodzi. I tu się zaczyna problem. Nie? No właśnie o to chodzi. Ale wiesz, no każdy starał się gdzieś coś, kurde, ugrać, wiesz, żeby komuś, żeby, wiesz, żeby był wilk syty i owca cała. Dobrze, to my go wypuścimy, ale niech, kurde, on tam napisze, to wiadomo, że my będziemy wtedy zadowoleni, a on nie będzie nic rościł od nas i będzie fajnie i do widzenia. No tak, ale prawda jest taka, że tutaj jakby nie patrzeć ręka rękę myje, tutaj nikt nie chciał tutaj, że tak powiem, brzydko, no, dojść w swoje gniazdo, nie? I no właśnie. Tak na dobrą sprawę, gdyby oni tutaj to zrobili, no to by po prostu, no, ktoś by musiał za to beknąć. Tak. No, a w tym przypadku mówimy o sędziu, sędzia to jest, wiadomo, wierzchołek góry lodowej, nie? Mm-hmm. Jeszcze do tego chodzi tutaj, no, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, który te dowody, jakby nie patrzeć, i no, sfabrykował, nie? Tak, tak. Więc tutaj nawet nie można mówić o pomyłce, tylko o zbrodni sądowej. Oczywiście, więc, tak. Więc to jest temat, kurczę, no temat jest, jaki jest, nie? No ale jedno jest pewne, no cieszy mnie jedna tej całej historii, no bo wiadomo, ona jest tragiczna, ale generalnie cieszy mnie jedna rzecz, że w końcu no, sprawiedliwości stało się zadość, już praktycznie do uniewinnienia, no na pewno już jest bliżej niż dalej, więc to jest generalnie fajne jest, i też na pewno jesteś taką, znaczy twój przykład jest też taki, że jesteś taką jakby nadzieją dla innych niesłusznie skazanych, których no jest, no
No jest na pewno ich iluś tam. Jest iluś, prawda, tak. Jest taka, że też się nie dowiemy tak na sprawę ilu, nie? Bo ty otwierając stowarzyszenie, jeśli mogę zapytać, jeśli to nie tajemnica, z iloma osobami się spotkałeś, którzy są w twojej ocenie niesłusznie skazani? Znaczy, my to wszystko analizujemy z prawnikami, tak wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że nie staram się wchodzić w buty, w czyjeś buty, jeżeli ktoś jest mądrzejszy niż ja, no nie staram się po prostu za niego roboty robić, czy jak ty masz fach jakiś, to nie starałbym się być, kurde, mądrzejszy od ciebie, bo się na tym nie znam po prostu. Zawsze bym do ciebie przyszedł, spytał się o zdanie i tak samo się pytam adwokatów, prawników, którzy są w stowarzyszeniu i oni poprzez analizę dokumentów, które zostają nam przysyłane, podejmują taką, a nie inną ocenę tego materiału. Czyli ta ocena jest praktycznie bardzo negatywna dla sądów w większości. W większości, w 80% spraw, które mamy. Reszta spraw to są tak naciągane sprawy, że tak zostały położone, żeby tylko i wyłącznie skazać człowieka i żeby to było szybko, żeby nikt nie musiał się przy tym męczyć za bardzo i tak to w większości wygląda. To jest to przerażające, patrząc na to. Myślę, że już niedługo może taki raport sporządzimy, przedstawiający tą całą sytuację u nas w wymiarze sprawiedliwości. Ja go nazywam niesprawiedliwości, bo tam sprawiedliwości jest tyle, co kot napłakał. I będziemy starać się właśnie przekazać to do opinii publicznej tak stricte, co nie jakieś przez tam jakieś sejmy, bo to tam mam wywalone na to, tylko centralnie do ludzi będziemy uderzać, co nie. Udzielamy też się w więzieniach dużo, no, wysyłamy takie informacje, żeby tutaj o jakąkolwiek pomoc. Też zajmujemy się łamaniem praw człowieka w zakładach karnych, czyli kiedy służba więzienna przekracza swoje uprawnienia. Niejednokrotnie tak się dzieje, my stoimy, reprezentujemy tych ludzi przed sądami, także tu mam taką naprawdę, na wszelkich etapach ja tutaj pomagam ludziom, ci co są w więzieniach, za to co zrobili, ale nie ma prawa nikt ich gnębić czy torturować, bo oni są tylko i wyłącznie skazani, to trzeba brać pod uwagę. I tutaj bronimy tych ludzi, którzy rzeczywiście czują, że są niewinni, my to sprawdzamy i potwierdzamy tak albo nie. I od tego jestem ja, no bo ja z tymi ludźmi otwarcie rozmawiam, bo staram się rzeczywiście być dla nich takim przyjacielskim kimś, z kim oni mogą sobie porozmawiać i wiedzą, że ja po prostu wiem, o czym oni do mnie mówią. I wtedy ja z nimi rozmawiam, mecenasi mi przekazują pewne rzeczy, ja się ich wypytuję i dochodzimy do pewnego konsensusu i wtedy albo jesteśmy na sprawie, że człowiek jest niewinny, no albo się grubo zastanawiamy, co nie, nad tym, bo rzeczywiście, no bo wiesz, no nie jest... Tutaj szybko można gdzieś coś zrobić złego, czyli można rzeczywiście ten projekt, który jest, raz dwa można go zburzyć poprzez niewłaściwe podejście, dlatego u mnie nie ma kolesiostwa, u mnie nie ma, żeby coś załatwiać po znajomości, jestem ostatni, żeby coś takiego robić, bo to ma służyć wszystkim ludziom, mamy przeróżnych ludzi, mamy nawet funkcjonariuszy służby więziennej. Mamy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Znaczy w więzieniach, tak? Nie. Na wolności, którym pomagamy. To jest wachlarz ludzi, biznesmenów mamy. Naprawdę to jest wachlarz ludzi, którym pomagamy. To jest naprawdę niesamowite. A to jest generalnie na pewno fajne, bo jak ktoś jest powiedzmy w potrzebie i pomaga temu komuś, no taka osoba jak ty, która która ma taką historię, jaką ma, no to myślę, że dla takich ludzi no to też jest coś taką jakby ostoją, nie? Więc też myślę, że mocnego wiatru w przysłowiowe żagle nabierają te osoby. Nie? Więc to jest na pewno też fajne. Nie? Ale wiesz co, tak powiem ci szczerze, że podsumowując to wszystko, to ja i tak, może to dziwnie zabrzmi, co powiem, nie? Ale ja i tak uważam, że ty jesteś naprawdę szczęściarzem. Nie? Bo dlaczego? Dlatego, że tak. No, udało się doprowadzić do tego, że w końcu jesteś na wolności. No, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz też jest taka, no, że masz kobietę wspaniałą, która no, nie zostawiła cię w potrzebie, była z tobą w trakcie twojego pobytu za kratkami. I tak na dobrą sprawę, to też jakby nie patrzeć, no, muszę chwilę zastanowić, jakich teraz słów użyć, ale chodzi mi o to, że to też było dla niej. Ona nie wiedziała tak na dobrą sprawę, czy ty wyjdziesz, czy nie wyjdziesz. Nie? Ona wiedziała, że jesteś niewinny, no ale patrząc na to, co się tutaj dokonuje,
w tych naszych polskich sądach, no to pewności nie miała, nie? Że w końcu cię spotka po drugiej stronie muru. Więc powiem szczerze, że patrząc na tego typu historie, powraca mi wiara w ludzi, powraca mi wiara w miłość. Żeby mnie teraz źle nie zrozumieć, ja wierzę w tę miłość, tylko chodzi mi o to, że mamy XXI wiek i mamy akurat takie czasy, że takie wartości tego typu, jak miłość, przyjaźń, jakaś uczciwość, kurczę, no to zanika tak na dobrą sprawę. I szczerze mówiąc, patrząc na to, co się tutaj dzieje u ciebie, to uważam, że wbrew temu wszystkiemu, to i tak jesteś szczęściarzem, nie? Więc wiem o tym, ci powiem. Mając taką żonę, to wiem o tym, bo nawet teraz jak jestem, to naprawdę nieraz mam bardzo ciężkie dni, ze względu na moją przypadłość, którą się nabawiłem. Nawet nie wiedziałem nawet o tym. To po czasie wychodzi ten zespół stresu. I to jest po prostu coś przerażającego. Ale też dzięki żonie gdzieś tam sobie zdaję z tym radę, co nie? I gdzieś tam jakoś idę do przodu. Właśnie te wyjazdy, które są, właśnie, o których żeś wspomniał, to właśnie też mają temu służyć, abyśmy nie byli w jednym miejscu, bo gdzieś, żeby głowa, która była prawie 20 lat po tamtej stronie na jakimś tam metrażu, żeby znowu nie odbierała, że gdzieś w takim miejscu jest, wiesz, bo to właśnie to jest ten zespół, że po prostu w pewnym momencie, jak za długo w jednym miejscu przebywasz, to później głowa odbiera to złe doświadczenie, którego żeś był świadkiem przez większość swojego życia. I później to nawraca i później od razu jest, że ty jesteś, gdzie ja jestem, wiesz, i to po prostu później się łapiesz, przecież jestem tutaj, kurczę, co jest, wiesz, to są takie jazdy po prostu i to nie wiedziałem o tym, dopóki mnie to nie spotkało i muszę ci powiedzieć, nawet dźwięk kluczy nieraz powoduje u mnie, że się zrywam na nogi, mówię, kurde, ale ty nie wiesz o tym, bo to z tyłu w głowie to siedzi, wiesz, Paweł, i to z automatu pewnie tak się... No, to ta podświadomość, ale to jest przerażające, bo tutaj zajmujesz się czymś, robisz coś, a gdzieś słyszysz i od razu stajesz, wiesz, i kurde, wiesz, tak dwa światy tak się mieszają cały czas w głowie, kurde. No i to jest właśnie bardzo takie, kurczę, bardzo niebezpieczne, lecz ja staram się z tym radzić, mam dużo konsultacji, mam, mówię, i psychologów, i leczę się, bo trzeba to robić, wiesz, bo nie można się dać żadnej chorobie, czy to będziesz miał taką, czy obojętnie jaką, trzeba o siebie walczyć, wiesz, i tutaj naprawdę nie trzeba się tego wstydzić, bo większość osób może się wstydzić, wiesz, bo coś nie tak z nimi jest, gówno prawda, wszystko jest dobrze, tylko że po prostu traumatyczne jakieś przeżycia później się odbijają na naszym zdrowiu i trzeba z tym gdziekolwiek iść, bo mówię to tutaj, co teraz mamy, bo wielu ludzi się wstydzi, wiesz, o tym mówić, ma jakąś przypadłość taką właśnie związaną i się zastanawia, co mi jest, kurde, może coś nie tak ze mną jest, wiesz. Z tego, co mi wiadomo, nie jestem specem psychologii, psychoterapeutyki, ale tak na dobrą sprawę to każdy z nas powinien do takiego mieć swojego psychoterapeutę, tak. I jakąś tam terapię mieć, bo jeden ma większe przeżycia, drugi ma mniejsze, ale każdy z nas jakieś tam ma. Oczywiście. To, że dla ciebie coś jest ciężkiego, to nie znaczy, że dla mnie, albo na odwrót, nie? Więc, dokładnie. Więc to żaden, tak jak właśnie mówi, żaden wstyd. Nie? Oczywiście. Się do tego przyznawać i coś z tym robić. Dokładnie. Nie? Ale szczerze mówiąc, tyle lat, inaczej, ta cała sytuacja, inaczej, jakby to powiedzieć, staram się, chociaż nie jestem osobą, która się porównuje, ale patrząc na przykład, czasami mi jest generalnie głupio samemu przed sobą, tak jak na przykład jak ja się sam na przykład łapię, jak powiedzmy mam jakieś tam problemy, chociaż pytanie, czy to są problemy, jak ekipa na czas czegoś u mnie nie zrobi, jak powiedzmy architekt wniosku nie złoży do urzędu na czas, jak coś tutaj się przesunie i tak na dobrą sprawę już, kurczę, chodzę nerwowy, już się spinam, kurczę, czemu to się przedłuża, ale to co chcę powiedzieć, że tak na dobrą sprawę patrząc na to, co ciebie spotkało, to pokora w takich sytuacjach musi być na pewno niesamowita. No to jest na pewno taka lekcja życia, która jakby nie patrzeć, czegoś uczy. I to się też na pewno przekłada na to, co ty teraz robisz w tym stowarzyszeniu, bo wiesz, że po prostu trzeba być cierpliwym, trzeba być pokornym i pewnych rzeczy nie zrobisz. Dokładnie, dobrze to ująłeś. Czasowo, no, dobrze to ująłeś. I powiem, że to właśnie to jest właśnie sztuka, ta cierpliwość, co nie? Ta cierpliwość i taka szczerość, z którą trzeba do ludzi wychodzić, bo przede wszystkim tak, żeś tak samo wcześniej, żeś stwierdził, że nie ma, że człowiek gdzieś idzie nie w tą stronę, co trzeba, że te wartości są zatracane, właśnie jak szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń.
No mówię, i ta uczciwość, ta szczerość, co nie? I to, mówię, to trzeba być. Nawet kogoś to zaboli, ale no trzeba być szczerym. Nie można człowieka oszukiwać po prostu i już, no wiesz, nie można dawać komuś, kurde, jakiejś nadziei, która zaraz pryśnie. Trzeba po prostu stawiać sprawy jasno. Wiesz, o co chodzi. Ja też tak uważam. Tak, no. Jeżeli jest szansa komuś pomóc, to my pomagamy. I mówimy, dobrze, bierzemy się, tylko będzie bardzo ciężko. Zawsze mówię, bo u nas najmniejsza sprawa to jest bardzo ciężka sprawa. A mamy sprawy gatunkowo bardzo ciężkie, bo zajmujemy się tymi mocnymi sprawami, gdzie nikt nie chce się zajmować tak naprawdę. I są ludzie odsyłani, kurde, i naciągani na pieniądze, bo też trzeba o tym głośno mówić, że adwokaci niejednokrotnie, nie wszyscy, ale jest część adwokatów, którzy po prostu tych ludzi naciągają na pieniądze i w zamian obiecują z góry, a później nawet telefonu nie odbierają, bo sobie wzięli ze 30-40 tysięcy pod stołem. I to jest też taka patologia, co nie? Bo mamy naprawdę bardzo dużo przypadków takich, że tak ci ludzie są traktowani, bo człowiek, który potrzebuje pomocy, idzie i myśli, że tam pomoc zostanie mu udzielona, co nie? A gówno prawda, tam zostaje wydojony z pieniędzy i siemano, i radź sobie dalej sam. I tacy ludzie są później, ciężko się z nimi rozmawia, bo stracili tak zaufanie, są tak już, kurde, elektryczni na wszystko, że po prostu trzeba umieć z nimi po prostu rozmawiać. Ja myślę, że ja to potrafię, bo już przez ponad 2 lata się tym zajmuję i ponad 2 lata z tymi ludźmi rozmawiam. Także tutaj myślę, że naprawdę tutaj w tym, co się naprawdę szkolę i idę do przodu. No tak, ale też jakby nie patrzeć, no też jesteś osobą, której tak jakby z automatu można zaufać, bo jak ktoś, powiedzmy, ma problemy, które ty miałeś x lat, w zasadzie nadal jakby nie patrzeć masz, no to też takie osoby, no ty jesteś wiarygodny dla tych ludzi na pewno, nie? Nie jesteś osobą, która chce ich wydoić, no bo w zasadzie nawet nie masz czego, bo ty to robisz charytatywnie, więc tak na dobrą sprawę, no myślę, że to no właśnie, też z automatu to... Dobrze, żeś powiedział, że charytatywnie to robię, bo ja się na krzywdzie ludzkiej nigdy nie będę dorabiał, bo to jest po prostu przygięcie, to nie można, to po prostu trzeba, jeżeli może, to trzeba pomóc człowiekowi w potrzebie, bo jak on człowiek musi być świnią, żeby jeszcze na krzywdzie ludzkiej zarabiać, no to już po prostu jest, to już nie ma chyba większego świństwa, co nie, w naszej tutaj jakimś rozumowaniu człowieczeństwa, odbierania go, co nie, jako że człowiek jest przyzwoity, porządny, co nie, żeby jeszcze gdzieś tam człowieka wydoić, dobra, spadaj, siemano, ja mam, a ty dalej sobie tam rób, co chcesz tam sobie robić w swoim życiu. Znaczy, no tak, podpisuję się obiema rękoma pod tym, co mówisz, chociaż szczerze mówiąc, ja akurat mam to szczęście, że mam to normalne towarzystwo i obracam się wśród normalnych ludzi, ale te wartości, o których teraz mówisz, no niestety zanikają i także miło to słyszeć, że są takie osoby, które tak do tematu podchodzą. Nie? Jeszcze to będziemy już powoli kończyć. Ja bym chciał jeszcze Cię poprosić o jedną taką rzecz. Jakbyś mógł coś od siebie, jakieś takie krótkie podsumowanie tego całokształtu obrać w podsumowanie. Nie? Jakbyś mógł coś od siebie tutaj dodać. Jakie kurczę wnioski masz z tego, jakie swoje takie przemyślenia? Tutaj to się mi nasuwa jedno, takie, że kurde, kochajmy kochać, bo naprawdę tego czasu mamy bardzo mało. I ja wiem, co mówię, bo przez tyle lat zabrano mi coś, co jest pięknem życia, czyli swobodę, wolność i dla swoich czystych jakichś tam interesów. I teraz tego już nie odzyskam, bo nawet nie staram się tego odzyskać. I puenta tego wszystkiego to jest taka, żeby być cały czas przyzwoitym człowiekiem, bo warto, po prostu warto. I nie oglądać się na innych, bo ktoś tak, nie, ja mam być przyzwoity i gówno mnie obchodzi któryś tam jakiś cheniek. Ja mam być w porządku dla siebie, dla rodziny przede wszystkim, bo to jest nasz największy skarb. I trzeba to szanować po prostu. No, ja to mówię, nawet okres patrzę na własnego syna, straciłem gdzieś te wychowanie, gdzie też miałem plany jakieś, żeby gdzieś tam pokierować, chociaż on geny ma po mnie, czyli tak poszedł walki, bo uprawia Muay Thai, będzie teraz do Tajlandii jeździł tam na turnieje, ale mnie przy tym nie było, no, wiesz o co chodzi. I to jest taka gdzieś, kurde, taka w sercu, taka kurde rana, która się już nie zagoi, bo taka więź między ojcem a synem gdzieś tam została zatracona. Teraz wiadomo, mam bardzo dobry kontakt ze sobą, ale no jednak to jest, wiesz, no to jest nie do odrobienia, dlatego jak powiedziałem, bardzo mądry jest zresztą syn mój i rozumie to, ja mówię, nie starajmy się nadrobić czasu, tylko po prostu cieszmy się z tego, co nam, ile czasu nam zostało i po prostu budujmy to,
co możemy zbudować przez ten czas, który jeszcze nam został, co nie? I to jest, i to mówię, no to jest taka puenta tego wszystkiego, że nie można się oglądać za siebie, chociaż trzeba pamiętać o tym, co złego człowieka w życiu spotkało, ale trzeba iść do przodu po prostu, nie można się cofać. I złych ludzi trzeba, kurde, naprawdę na bok bo zawsze gdzieś się trafią, u mnie też się trafili źli ludzie, którzy chcieli na mojej historii zarobić pieniądze i tam różne inne rzeczy, co nie, to ich pogoniłem. Staram się otaczać dobrymi ludźmi i naprawdę słucham tych ludzi. I to jest też, że nie mam nosa zadartego, tylko po prostu słucham tych ludzi, bo wiem, że oni są w porządku i po prostu takich ludzi po prostu słucham i na razie złe rzeczy mi omijają i żeby tak było do końca, co nie? Tego ci życzę, powiem szczerze, że naprawdę fajne, wartościowe podsumowanie. No, kurczę, jestem pozytywnie zaskoczony. Także cieszę się, że takie są wnioski. No i co, życzę ci, żeby ta historia się zakończyła, żeby to uniewinnienie no, przyszło jak najszybciej. No i tyle, nie? Także dziękuję. A ja życzę tobie, abyśmy się jeszcze spotykali. No. Też mam taką nadzieję. No ale już jest, jak już w Warszawie, to już jest bliżej, więc mam nadzieję, że będziemy częściej się spotykać. Też mam taką nadzieję. Pan. Dobra, dziękuję bardzo. Nie? Trzymaj się.